Witajcie kochani w nowym filmiku i w pierwszym z nowego cyklu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kawę z Koko. Dzisiejszy temat to samoakceptacja. Opowiem Wam, jak to wyglądało u mnie, jak to wszystko się zaczęło i dlaczego dzisiaj jestem tym, kim jestem. Chciałabym również zaznaczyć, żebyście nie brali tych filmików bardzo do siebie, ponieważ nie będę Was tutaj ani pouczać, ani motywować, chociaż kto wie, może coś wyniesiecie z tych filmików, z tego, co będę Wam opowiadać, o czym będę Wam opowiadać. Być może to na Was jakoś wpłynie, ale oczywiście to nie jest moim zamiarem, ponieważ ja nie posiadam żadnego wykształcenia psychologicznego, nic z tej dziedziny nie wiem, nie jestem żadnym absolutnie coachem życiowym, a ponieważ ostatnio zapytałam Was, czy macie ochotę na tego typu filmy, gdzie będziemy poruszać różnego rodzaju kwestie życiowe i odpowiedzieliście, że tak. Stąd też dzisiaj rozmawiamy o samoakceptacji. Nigdy nie uważałam się za piękną kobietę i do tej pory tak jest. Odkąd pamiętam, zawsze byłam dzieckiem pełnym kompleksów. Zaczynając od tego, że miałam krzywe nogi, krzywy kręgosłup, krzywe zęby, odstające uszy. I mogłabym tutaj wymieniać całą masę swoich kompleksów. Aż do momentu, kiedy przeprowadziliśmy się do Warszawy. Miałam wtedy 11 lat i byłam naprawdę osobą nieśmiałą, osobą, która przeżywała wszystko, bała się i wstydziła siebie samej. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek w życiu, w wieku właśnie takich nastolatków, w wieku dziecka, a w młodym wieku przeszedł przeprowadzkę z mniejszego miasta do większego miasta, doskonale wie, o czym ja tutaj dzisiaj mówię. O tej akceptacji środowiska, akceptacji dzieci w szkole, zdobywaniu nowych znajomych i nowych przyjaciół, jak to wpływa na naszą psychikę. Uwierzcie mi, nie było mi łatwo. Nie było mi łatwo z tego względu, że dzieci nie akceptowały mnie na samym początku i później to już tak się troszeczkę wyrównało. Ale spotykałam się z obraźliwymi tekstami w stylu: jesteś wieśniarą, nie pasujesz tutaj, przyszłaś z mojego miasta. Do tej pory, słuchajcie, to pamiętam i wiem, że bardzo przeżywałam ten okres, było mi naprawdę ciężko. A to wszystko sprawiało, że ja w sobie nie byłam w stanie zaakceptować pewnych rzeczy, nie byłam sama w siebie w stanie zaakceptować i bardzo wszystko przeżywałam. Wszystko. Uwierzcie mi, że wszystko. Później przyszedł czas liceum i też nie było łatwo. Już nie wspominając o studiach, kiedy ten wstyd, który we mnie narastał i to poczucie takiej bezradności i brak tej samoakceptacji sprawiały, że nawet momentami nie byłam w stanie podnieść ręki do góry, bo się wstydziłam. Nie pytałam, nie zadawałam właśnie pytań. Byłam osobą ciekawą, pewnych rzeczy, ale wstydziłam się wyjść do ludzi. Nigdy też nie posiadałam ogromnej liczby znajomych, tym bardziej przyjaciół, już nie wspominając o takiej przyjaciółce z prawdziwego zdarzenia, o takiej, o której każda z nas marzy. Nigdy tak w moim życiu nie było. Aż do momentu, do tej chwili, kiedy poznałam Maxa. I to był taki jeden z przełomowych momentów w moim życiu, kiedy zaczęły się rodzić w mojej głowie zmiany. Zmiany dotyczące nie tylko tej ścieżki, którą szłam, ale też tego, co zaczęło się we mnie rodzić i co sprawiało, że zmieniam podejście do samej siebie. Mówi się, że ta samoakceptacja przychodzi nam z wiekiem i jest w tym dużo prawdy, bo jako dzieci, mimo tego, że rodzice o nas dbają i robią wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi, to mimo tego, jako dzieci nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zmienić i zaakceptować. Nie umiemy nad sobą pracować i uwierzcie mi, że może z 10% naszego społeczeństwa rodzi się z takim wysokim poczuciem własnej wartości i tak też dorasta. A generalnie większość jest na takim poziomie wyrównanym lub też tak jak ja dorasta jako osoba nieśmiała, osoba gdzieś tam z tyłu tych wszystkich ludzi, którzy ją otaczają, a czasami też taka osoba wyobcowana w tym wszystkim, no i oczywiście zakompleksiona. I kiedy poznałam Maxa, właśnie moje podejście bardzo się zmieniło i to był też taki moment, kiedy doskonale o tym pamiętam, kiedy pojechaliśmy pierwszy raz poznać jego rodzinę.
Wtedy dopiero zauważyłam, że życie nie kręci się tylko wokół siebie, ale życie można smakować i życie można poznawać. Że to, że ja będę osobą nieśmiałą, nie pomoże mi w życiu i nie sprawi, że do pewnych rzeczy dojdę i dorosnę. I to właśnie dzięki rodzinie Massimo i temu, co się wtedy działo, temu jak ja przechodziłam to pierwsze takie nasze spotkanie, odkrywałam nową kulturę, nowych ludzi, zauważyłam, jak oni podchodzą do jedzenia, jak podchodzą do wyglądu, jak podchodzą do życia, do problemów. Zaczęły mi się otwierać, słuchajcie, oczy. Pamiętam moje pierwsze wyjście na plażę, gdzie ja, młoda kobieta, zakompleksiona w wieku 20 lat, wychodzę na plażę pełną napolitanek, pełną Włoszek, które absolutnie nie przejmują się tym, jak wyglądają, które mają kompleksy i widać je, znaczy może nie mają kompleksów, mają wady, które widać z daleka i ja je widziałam, bo mówię, kurczę, jak to jest możliwe, że te kobiety mają taki celulit i się absolutnie tym nie przejmują, że gdzieś tutaj mają jakiś tłuszczyk na brzuszku i tego nie ukrywają, ale one siedzą, cieszą się życiem, jedzą na plaży, kąpią się, przeżywają, korzystają ze słońca, cały czas się uśmiechają, no i coś w tym jest, prawda? Coś w tym jest. Okej. I z czasem, kiedy zaczęłam wchodzić w ten związek, kiedy pewne rzeczy Massimo zaczął mnie uświadamiać, pokazywał, zaczęłam też rozumieć, że akceptacja samego siebie nie zależy tylko i wyłącznie od nas samych, ale też od ludzi, którymi się otaczamy, którzy chcą dla nas dobrze i którzy nas akceptują takimi, jakimi jesteśmy. Zaraz do tego wrócimy. Tutaj chciałabym również zwrócić uwagę na to, co nas właśnie otacza. Nie chodzi mi w tym momencie o ludzi, tylko o to piękno, o telewizję, internet, magazyny, modelki, firmy kosmetyczne, programy telewizyjne, operacje plastyczne i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że wszędzie nas tym bombardują i chcą nam wyznaczyć jakiś kanon tego piękna, że kobiety to powinny wyglądać tak, że kobiety to powinny się ubierać tak, że powinnyśmy siebie akceptować tak i tak dalej, i tak dalej. A czy do końca tak jest? Czy to naprawdę w tym wszystkim o to chodzi, żebyśmy się upodabniali na wzór tego, co nam kreują i co nam pokazują? Zastanówcie się nad tym bardzo dobrze, bo ja przez wiele lat spoglądałam na to w ten sposób, że skoro mamy telewizję, mamy magazyny i tak dalej, i mamy rozwijającą się gospodarkę, rozwijającą się kosmetykę i tak dalej, to dlaczego z tego nie korzystać? Prawda? No bo tak, jeżeli mamy krzywy nos, to możemy sobie zrobić operację plastyczną i ten nos poprawić. Jeśli mamy krzywe uszy, odstające uszy, to zróbmy sobie operację i poprawmy. Jeśli mamy za małe usta, to wstrzyknijmy sobie kwas hialuronowy i też to poprawmy. Dziś na przestrzeni czasu podchodzę do tego troszeczkę inaczej. To wszystko, co mamy, co jest dla nas dostępne, to są troszkę takie dla mnie upiększacze i poprawiacze duszy. Samopoczucia naszej duszy i tego, żebyśmy my czuły się pięknie. To jest coś, co daje nam, to jest tak jakby, słuchajcie, taka nie tyle zabawka, ile coś, co sprawia, że możemy nad sobą pracować. O, może tak, będzie nam wygodniej. Chciałabym tutaj wam powiedzieć też kolejne moje doświadczenie w tej sprawie, tej samoakceptacji. Bo wiecie już o tym, że bardzo duży wpływ na mnie miała rodzina Massimo i podejście Włochów do życia, włoskie podejście, Dolce Vita i tak dalej. I to dało mi bardzo dużo do myślenia, ale też właśnie to, że otaczałam się w tym czasie ludźmi, którzy akceptowali mnie taką, jaką jestem. A najbardziej akceptowała mnie ta moja druga połówka, czyli właśnie Max. To on wziął mnie z tym moim całym bagażem wad i kompleksów i pokochał taką, jaka jestem. I to się dla mnie dzisiaj również bardzo, bardzo liczy. To też sprawiło, że ja zaczęłam siebie akceptować. No bo słuchajcie, drogie moje panie, jeżeli macie męża, jeżeli macie chłopaka, jeżeli macie narzeczonego, to on przecież kocha was
takie, jakie jesteście, bez względu na to, czy macie gdzieś te wasze kompleksy, czy nie. On nie patrzy na was tak, jak wy na siebie patrzycie. On was akceptuje i to dlatego z wami jest. Akceptuje nie tylko wasze ciało, ale również wasze wnętrze. I tak naprawdę to my, kobiety, sprawiamy, że gdzieś te kompleksy się pojawiają. Tutaj mówię oczywiście o kompleksach, bo nie chodzi mi o problemy. Bo może być tak, że na przykład urodzicie się z jakąś niesamowicie ciężką wadą i wtedy to jest problem, nad którym można pracować. Potrzebna będzie operacja, potrzebna będzie cała masa ludzi, którzy nam pomoże ten problem zniwelować. Ale ja mówię tutaj dzisiaj o takich defektach naszych kobiecych, jak na przykład właśnie celulit, gdzieś ten tłuszczyk, te piersi, o takich sprawach, które jesteśmy w stanie same zrobić coś w tym kierunku, jesteśmy w stanie nad tym pracować. Bo to jest kolejna ważna sprawa. Samoakceptacja to jest droga, którą obieramy i która wymaga od nas pracy. To nie jest tak, że ona przyjdzie sama z dnia na dzień i powiemy sobie przed lustrem, jakie my jesteśmy piękne i jak my się akceptujemy. Nie, nad tym trzeba pracować. Trzeba sięgać po to, co daje nam świat w koło, co oferują nam bliscy i trzeba nad tym pracować. Bo samoakceptacja to nie jest tylko i wyłącznie wygląd nasz zewnętrzny, ale to są również pewnego rodzaju cechy, które posiadamy w naszym charakterze. Bo jeśli ja dzisiaj patrzę na siebie jako na perfekcjonistkę, to widzę w sobie nie tylko negatywne strony bycia perfekcjonistką, ale również pozytywne strony. I wy też tak powinniście na to wszystko patrzeć. Jeśli ja widzę, że jestem osobą wulgarną, to staram się pracować nad moim językiem. Jeśli widzę, że za bardzo podchodzę pesymistycznie do życia, to może czas najwyższy trochę to zmienić i pomyśleć, zacząć szukać plusów w tym moim podejściu do życia. Widzicie, to jest taka praca, taka droga, nad którą musimy pracować. Ostatnio na moim Instagramie wrzuciłam zdjęcie, gdzie powiedziałam wam, gdzie użyłam pewnego cytatu, a mianowicie w tym cytacie były mniej więcej takie słowa, że jeżeli dojdziemy do końca naszego życia i staniemy przed Bogiem, to Bóg się nas zapyta, gdzie są twoje rany? I większość z nas powie, nie mam żadnych ran. I wtedy Bóg nam powie, no to o co tak naprawdę walczyłeś w tym swoim życiu, skoro nie posiadasz żadnych ran? Bo to wszystko, co my tutaj posiadamy, te nasze kompleksy, te nasze wady, które my widzimy w sobie, sprawiają, że nasze życie wygląda tak, jak wygląda i też kształtują nasz charakter i to, jakim jesteśmy człowiekiem. Kiedyś ktoś mógłby mi powiedzieć, że och, ty to jesteś piękna i nie musisz nic nad sobą robić. Wcale tak nie jest. Ja nie uważam siebie za osobę piękną i nigdy za taką nie będę się uważać, ale dziś w całym tym moim podejściu uważam, że jestem osobą wyjątkową. A dlaczego jestem wyjątkowa? Dlatego, że wszystkie moje wady i wszystkie moje kompleksy sprawiają, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, jaką jestem ja. Wszystkie blizny, które gdzieś posiadam, ten celulit, który kształtuje się w tam specyficzny sposób, to, że jedno moje ucho jest bardziej odstające od drugiego, sprawiają, że ja właśnie jestem osobą wyjątkową. I wy tak, drogie panie, panowie, powinniście na siebie patrzeć. A skoro jesteśmy w temacie drogi, którą mamy przejść, którą wybieramy i pracy nad sobą, nad akceptacją, chciałabym polecić wam bardzo fajną książkę, którą dostałam kiedyś w prezencie od dobrej duszy. I to jest książka Filozofia Kaizen. Ta książka również odmieniła moje podejście do niektórych spraw, bo ja jestem taką osobą i to jest to, nad czym cały czas pracuję, że chciałabym wszystko naraz, chciałabym, żeby to było na już, a pewnych rzeczy nie da się osiągnąć. Samoakceptacja to jest długa droga, a wymaga ona od nas pewnych wyrzeczeń, pewnych zmian i ta książka bardzo mi w tym pomogła, bo tutaj obieramy małe kroki
do osiągnięcia wielkiego celu. Być może ja nie jestem odpowiednią osobą, która mogłaby Wam mówić tutaj o samoakceptacji, ale tak jak mówię, w moim życiu bardzo dużo się zmienia i też zmieniało, a pewne doświadczenia i sytuacje, które miały gdzieś tam swój początek i koniec, sprawiły, że właśnie dziś jestem tą osobą. Taką, jaką jestem i po części się akceptuję, ale cały czas nad sobą pracuję. Kosmetyka umożliwia mi to, że mogę korzystać z różnego rodzaju preparatów, które będą wpływały na stan mojej skóry. Makijażem mogę sobie piększyć twarz i poczuć się lepiej. Medycyna estetyczna może gdzieś tam poprawić to, że zaczynam się starzeć, gdzieś tam się te zmarszczki pojawiają, a jeszcze nie chcę. Są pewne źródła, które dają nam tę możliwość poprawy, a jeżeli będziemy poprawiać to, co nas się nie podoba, to też dodatkowo wpływamy na jakoś na swoją ocenę. Bo jeżeli jesteście osobą otyłą, a chcecie być szczuplejsze, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zdecydować się na dietę, pójść na siłownię, pójść na basen i zacząć w tym coś robić. Ale trzeba chcieć. Trzeba wykonać ten ruch, zrobić ten krok do przodu i stwierdzić tak, to już jest najwyższy moment. Bo jeśli tego nie zrobicie, to dalej będziecie tkwić w takim przekonaniu, że macie gdzieś ten kompleks, że jesteście osobami otyłymi, że gdzieś są te problemy. No i to później budzi w Was pewnego rodzaju frustrację. Z drugiej strony, samoakceptacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest akceptacja samego siebie. Mimo tego, że będziecie mieć wokół wspaniałych ludzi, którzy będą codziennie budować tą Waszą akceptację i to Wasze pozytywne nastawienie, jeśli nie stwierdzicie, że robicie to sami dla siebie, to i tak Wam nic nie da. Bo tak właśnie było ze mną na początku. Kiedy poznałam rodzinę Massimo, zaczęło zmieniać się to moje podejście. To był taki pierwszy ruch do tego, żebym zaczęła nad sobą pracować, ale to jeszcze było na za mało. Później pojawiło się podejście Massimo i zobaczyłam, że rzeczywiście to, co on mi przekazuje, jest dla mnie bardzo wartościowe i też może zmienić moje podejście. Ale gdybym ja postawiła tutaj w tym momencie szlaban i powiedziała, to już jest koniec, to ja nie wiem, czy dzisiaj byłabym tutaj, gdzie jestem i rozmawiałabym z Wami na ten temat. Nie, bo ja stwierdziłam, że to jest jeszcze mało i ja mogę zrobić dużo więcej i muszę iść dalej i muszę dalej nad sobą pracować i tak jest właśnie do dnia dzisiejszego. A na pewno jako osoba publiczna wielokrotnie będę spotykać się z hejtem, będę spotykać się z krytyką i Wy w takim codziennym życiu też gdzieś tą krytykę i ten hejt wokół siebie macie. Mimo tego, że nie jesteście osobami publicznymi, nie nagrywacie filmów tak jak ja, ale na przykład zwróćcie uwagę u siebie w pracy. Na pewno znajdzie się ktoś, kto na dzień dobry już Was będzie krytykował, kto będzie Was oceniał. Najczęściej są to kobiety, które robią to innym kobietom. No niestety taka jest prawda. Gdzieś to wszystko będzie się przejawiało. I u mnie też tak jest. Może to nie jest bezpośredni kontakt, ponieważ ja ograniczyłam ludzi, którzy źle na mnie wpływali, negatywnie na mnie wpływali i mam tylko tych, którzy akceptują mnie taką, jaką jestem, ale no, nie da się całkowicie usunąć tej krytyki, no bo gdzieś tam w tych mediach się pojawiają właśnie te słowa. Ale wiecie co? Dzisiaj powiem Wam tak. Szczerze, absolutnie nie obchodzi mnie to, co ktoś na mój temat sądzi w sposób negatywny, bo zazwyczaj jest to osoba, która nie zna mnie tak w realu. To jest zazwyczaj osoba, która nigdy nie powiedziała mi miłego słowa i ona już od samego początku jest nastawiona na to, żeby mnie krytykować, bez względu na to, co ja robię i co przekazuję. I zazwyczaj to jest ta osoba, która niestety, ale sama w sobie ma te negatywne emocje i w jakiś sposób próbuje je przerzucić na kogoś innego. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać na temat negatywnych ludzi, których mamy w swoim otoczeniu, jak z tym walczyć i co z tym zrobić. Może to będzie temat na następny filmik. Natomiast dlaczego Wam o tym wspominam? Właśnie o tym, że jeżeli będziecie podchodzić do siebie w ten sposób
że najważniejsze jest to, co wy czujecie, bo to jest wasze życie i to wy musicie być w nim szczęśliwi. Jeżeli zaczniecie akceptować swoje mankamenty, swoje wady, to zaczniecie zauważać, że opinia ludzi, którzy nie są wam bliscy, którzy w waszym życiu nic nie znaczą, gdzieś tam się w nie przewijają, gdzieś tam się pojawiają, nie ma dla was absolutnie żadnego znaczenia. Oczywiście komplementy przyjmujmy jak najbardziej, bo każdy kocha komplementy, ale jeśli to są szczere komplementy, to są takie komplementy, które dają wam osoby, które naprawdę są w nich szczere. I zwróćcie też uwagę na to, że zazwyczaj szczere komplementy płyną od osób, które siebie akceptują. Może nie w 100%, ale w jakimś procencie na pewno. One akceptują siebie i to swoje ciepło dają właśnie nam w postaci pozytywnych słów i próbują w ten sposób je przekazać. Na temat samoakceptacji znajdziecie w internecie naprawdę masę stron informacji. W księgarniach mnóstwo poradników. Możecie zawsze zasięgnąć rady psychologa lub zgłosić się do coacha, który poprowadzi was właśnie przez tę drogę do akceptacji samego siebie. A ja wam mówię dzisiaj tak, stańcie sobie przed lustrem, popatrzcie na siebie samego, na siebie samą, na wszystkie swoje wady i wszystkie swoje zalety. Wypiszcie je na kartce i zacznijcie wady zmieniać w zalety. Zobaczcie, jak wtedy tego dużo się uzbiera. Spójrzcie na siebie nie krytycznym okiem, tylko okiem bliskiej osoby. To jest naprawdę bardzo fajne ćwiczenie, które też pozwoli wam dostrzec pewne rzeczy, których do tej pory nie dostrzegliście. Wyobraźcie sobie siebie jako osobę unikatową, osobę taką, której nie ma na świecie. Jesteście jednym, jedynym egzemplarzem, który tworzycie i który sprawia, że dziś tacy właśnie jesteście. Jeśli ktoś z waszego otoczenia nie akceptuje was z całym tym bagażem, tych wszystkich waszych problemów, tych wszystkich waszych wad i kompleksów, to jest to osoba, która nie jest warta tego, żeby być w tym waszym otoczeniu. I powinniście się otaczać tylko tymi, którzy będą was wspierać w zmianach, które podejmiecie, w osiągnięciu celu, w tych krokach, które będziecie wykonywać, aż zaczniecie dostrzegać w sobie szczęście. Bo kiedy zaczniecie akceptować siebie samego, pracować nad waszą duszą, nad waszą sylwetką, nad tym, jak chcecie wyglądać, to wtedy zaczniecie być osobami szczęśliwymi i będziecie zupełnie inaczej patrzeć na życie, na to wszystko, co będzie was otaczać, ludzi, których będziecie poznawać na swojej drodze. To się liczy. Każdy szczegół waszego ciała, to jak wyglądacie, to jest wasz taki bagaż życiowy, to jest właśnie ta rana, która sprawia, że jesteście takimi ludźmi, jak jesteście. To jest niesamowite. Jeżeli w ten sposób będziecie patrzeć na was samych, to zobaczycie, że wszystko się zmieni. Ja oczywiście nie neguję tego, że jeśli mamy możliwość skorzystania z operacji plastycznej, to dlaczego tego nie wykorzystać? Nie. Ja was wręcz zachęcam do tego, że jeżeli to ma poprawić wasze samopoczucie, jeżeli to ma sprawić, że będziecie dobrze czuć się w swojej skórze, to korzystajcie z tego, ale róbcie coś. Pracujcie nad tym, żeby siebie akceptować. I oczywiście nie popadajmy też w takie skrajne sytuacje, że korzystamy z medycyny estetycznej i upodabniamy się na wzór kogoś innego. O nie, to nie o to w tym wszystkim chodzi. To nie chodzi o to, żebyśmy wszystkie miały takie same usta i wszystkie takie same piersi. Nie. Chodzi o to, żeby każda z nas miała wyjątkowe usta i wyjątkowe piersi. Tak na to patrzcie. Właśnie z takiej perspektywy. Bo myślę, że to jest ważne w tym wszystkim, właśnie w tej akceptacji. Ja oczywiście dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że coś wniosłam do waszego życia tym oto filmikiem i troszkę tutaj takim monologiem do was pogadałam. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda wasza sytuacja, właśnie wasze podejście takie życiowe do akceptacji. Czy jesteście na tej drodze, która sprawia, że zachodzą w was już jakieś pewne zmiany? Czy dopiero zaczynacie, albo chcecie zacząć, a nie wiecie jak?
Dajcie znać w komentarzach pod tym dzisiejszym filmikiem, bo to stworzy nam taką piękną książkę tych naszych historii, w której i wy podzielicie się waszymi doświadczeniami, a być może one też wpłyną na kogoś, kto w tej chwili słucha tego filmiku i boi się. Jest osobą nieśmiałą, taką jaką ja byłam kiedyś. Boi się otworzyć, boi się spróbować, boi się albo nie chce, albo się wstydzi wyciągnąć rękę do kogoś, kto już tam czeka i mówi: człowieku, jest dobrze, jesteś wspaniały, jesteś wyjątkowy i za takiego powinieneś się uważać. Dziękuję wam, kochani, bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejną kawę z koko.